Harriet Tubman. Chciałbym, żeby moja plantacja prosperowała tak dobrze jak twoja. Będę musiał sprzedać paru moich najlepszych niewolników. Być może kupię paru od ciebie. Ja to zrobię. Pozwól mi to zrobić za ciebie, tato. Dzień dobry, Harriet. Czy nie odpowiesz mi powitaniem? Czemu nie zostawią Harriet w spokoju? Będą kłopoty. O, wyczuwam to. Mamo, tylko nie zacznij krzyczeć. Nie lubisz mnie, co, Harriet? Czy tak? Mówię do ciebie. Lepiej zacznij okazywać mi trochę szacunku, albo poczujesz mój bat. Wszystko w porządku, mamo. Wszystko w porządku. Ucieknę stąd, tato. Tej nocy. Harry, jeśli cię złapią, zabiją cię. Mam prawo być wolna albo umrzeć. Jak dostaniesz się do Pensylwanii? Pojadę podziemną koleją. Nie ma czegoś takiego jak podziemna kolej. To tylko wymyślona historia. Jest kobieta ze społeczności kwakrów, która mieszka w dole rzeki. Powiedziała, że jeżeli uda mi się do niej dotrzeć, to wsadzi mnie do kolei. Harriet, posłuchaj mnie. Nie mogę wytrzymać już, tato. Przez całe moje życie coś we mnie płonie, aby uciec, by dotrzeć do obiecanej ziemi, aby być wolną. To już jest postanowione. Mech zawsze rośnie na północnej stronie drzewa. Jeżeli księżyc nie świeci, podążaj za mchem. Nie. Mamo, proszę, bo Pan cię usłyszy. Moje dziecko. Mamo, nie płacz. Co tutaj się dzieje? Gdzie jest Harriet?
Ona zmyliła trop. Czy wiedziałeś o tym, że ona zamierza uciec? Tak, proszę pana. Zbij go. Nie, nie. Wszystkich ich zbiję. Nie, jestem jedyną osobą, która o tym wiedziała, panie. Obiecuję ci to. On kłamie. Ben nie kłamie. Jest zbyt głupi, żeby kłamać. Zlej go. Proszę, panie, nie rób tego. Proszę. Wstawaj. Wstawaj. Proszę. Jesteś odważną duszą, Harriet. Z twoją odwagą i Bożym błogosławieństwem kolej zabierze cię do Pensylwanii. Jak znajdę ją? Podziemną kolej. Gdzie dostanę się na kolej i jak zdobędę bilet? Słodkie dziecko, jesteś już w niej. Podziemna kolej to nie jest prawdziwa podziemna kolej. Ona nawet nie jest podziemna, ale jest dobrze ukryta. Faktycznie, transportuje pasażerów do końca trasy. Mój mąż jest przewoźnikiem. Jutro schowamy cię do jego powozu. I zabierze cię przez rzekę. Proszę się zatrzymać. Musimy sprawdzić pański powóz. Filadelfia, Pensylwania. Witaj w Filadelfii, panno Tubman. Ostatni mężczyzna, który wysłał mnie, powiedział, żebym tu przyszła. To tutaj śledzi mi każdego, kto wyrusza na północ. Jesteśmy pewnego rodzaju główną stacją podziemnej kolei. Podziemna kolej ma wiele tras, stacji i przewoźników. Masz na myśli, że to są wszystkie drogi, dzięki którym niewolnicy mogą dostać się na północ? Musimy im powiedzieć. Ktoś musi im powiedzieć, jak to działa. Niestety to nie jest takie proste. Przed chwilą dostałem wiadomość. Jest rodzina, która zostanie sprzedana. Imię ojca to John Bowley. Drogi panie. John Bowley to mój szwagier. Mojej siostry Mary mąż. Wrócę. I przyprowadzę moją siostrę i jej rodzinę. Wrócisz? Harriet, jesteś wolna.
Nigdy nie będę wolna, dopóki moja rodzina też nie będzie wolna. Zdałam sobie teraz sprawę z tego. Chcę zostać przewoźnikiem. Harriet, przewoźnicy przeprowadzają ludzi. Oni nie dostają się tam i nie wyprowadzają ludzi stamtąd. Zwłaszcza jeżeli są zbiegłymi niewolnikami. Jest to zbyt niebezpieczne. Próbuje mnie pan wystraszyć, panie Steele, ale ja tak łatwo nie dam się wystraszyć. Wydostanę moją rodzinę. Ben, myślę, że już poznałeś pana Berit. Będziesz pracował na jego plantacji. Jak się pan miewa? Nie waż się tak do mnie zwracać, niewolniku. Pan Berit jest zdenerwowany. Mary i jej cała rodzina zniknęli tej nocy. Czy wiesz coś na ten temat? Nie, proszę pana. Kłamiesz. Zabiję cię. Poczekaj chwilę. Jeżeli Ben mówi, że nie wie, to naprawdę nie wie. Oczywiście, Ben, jeżeli kiedykolwiek mnie okłamałeś, będę musiał cię powiesić. Rozumiesz to, tak? A ja kontynuuję pracę aż do chwili uwolnienia całej mojej rodziny. Harriet, nie mogę cię powstrzymać. Ale poczekaj z przewozem twoich braci i rodziców. Brat Mankes ma rację. Jest to zbyt niebezpieczne, aby wracać na twoją starą plantację. Jeśli zostaniesz złapana, to cała podziemna droga będzie w niebezpieczeństwie. W porządku. W międzyczasie będę ćwiczyć. Będę ćwiczyć, aby sprowadzić moich ludzi do ziemi obiecanej. Harriet, jesteś matką Mojżesz. Kajdany i łańcuchy któregoś dnia się złamią. Odwaga i nadzieja znajdą sposób. Nic nie może zatrzymać serca, które musi być wolne. Teraz, kiedy już widziałeś ziemię obiecaną, musisz wyruszyć i pomóc. Bo wiesz, że wszystkie dzieci Boże muszą być wolne. Nigdy więcej smutku na jutro, nigdy więcej łez każdego dnia. Będziemy śpiewać. Dzwony będą dzwonić, kiedy tego dnia wolność nadejdzie. Co robisz z tym jedzeniem? Nie wpadaj w panikę, Reed. Pomagam tylko głodnym ludziom, to wszystko. Tata? Harriet, czy to ty? Co robisz, tato? Kiedy pan Thompson przyjdzie i zapyta mnie, czy coś widziałem, wtedy powiem nie z czystym sumieniem. Nie będzie można mi zarzucić kłamstwa. Spójrz na mnie. Tata Mojżesza. Wiedziałem, że przyjdziesz po chłopców któregoś dnia. Przyjdę po ciebie i mamę potem. Nie, nie ryzykuj niczego dla nas. Zrobiłaś wystarczająco. Nie będzie wystarczająco, dopóki wszyscy nie będziemy razem wolni. Będziemy wszyscy wolni w niebie. I tam będziemy wszyscy razem. A teraz niech uściska moje dzieci po raz ostatni.
poszli. Czy pomogłeś swoim chłopcom uciec? Nigdy nie widziałem. Twoje ślady stóp prowadzą od domu do szopy. Ich ślady stóp od szopy do lasu. Nie jestem głupi. Chwileczkę, istnieją cztery pary odcisków stóp. Mojżesz był tutaj? Nie, odciski są zbyt małe. Ja bym powiedział, że to była kobieta. Na mojej plantacji nie ma żadnej kobiety niewolnika. Poczekaj chwilkę. Mojżesz to kobieta. Czy tak jest, Ben? Silna, dzika kobieta. Kobieta, która zna drogę na północ. Kobieta, która kiedyś pracowała na tych właśnie polach. To Harriet. Będę cię chłostał, aż mi powiesz, że to ona jest Mojżeszem. Miałam sen. Mój tata ma kłopoty. Nie słyszeliśmy nic na ten temat. On ma kłopoty i pójdę po niego. Jest 40 tysięcy dolarów za twoją głowę. Nawet jeżeli jest to milion, nie obchodzi mnie to. Pójdę po niego. Twoi rodzice są za starzy, nawet nie dojdą do Pensylwanii. Nie mówiąc już o ucieczce. Nie wszystkie sny oznaczają coś, Harriet. Ten na pewno. Modliłam się o to i pan powiedział idź. Pan również mi powiedział, że 20 dolarów czeka na mnie, aby mi pomóc w drodze. Cóż, nie mógł to być pan, bo nie mamy 20 dolarów. O, Harriet! Właśnie dostałem list od kierownika stacji. Obawiam się, że to są złe wieści. Wiem, mój tata ma kłopoty. Czy są może jakieś pieniądze w tej kopercie? 20 dolarów? Nie nazywają ją Mojżeszem bez powodu. Mówię, zapomnijmy wspólnie o procesie sądowym Bena. Powieźmy starego niewolnika teraz i tutaj. Powiedziałem ci, żebyś została na północy. Bóg miał inny plan. Gdzie mama? Przenieśli ją poza plantację. Ucisz się. Jesteś cały? Zbili mnie nieźle, Harriet. Nie będę w stanie nadążyć za tobą. Po prostu idź. Bóg nie posłał mnie, abym przegrała. Musi być wyjście. Stój spokojnie, kochany. Pamiętasz mnie? Powolutku teraz.
Biegnij, kochany! Co się dzieje? To Harriet, ma Bena. Mówiłem ci, że powinieneś go powiesić. Mama, mama, Harriet? Nie ma czasu na rozmowę, mamo. Wskakuj. Wskakuj, mama. Boże w niebie, nie pozwól, aby nas zabili. Mam cię teraz, Mojżeszu. Zatrzymajcie się na dobry strzał. Gotowy do wystrzału? Ognia! Mówiłam ci, że pan to rozpracuje. Mógł to obmyślić odrobinę łatwiej. Między 1849 a 1860 rokiem Harriet Tubman ryzykowała swoim życiem w 17 oddzielnych misjach na południu. Pod koniec pomogła więcej niż 300 niewolnikom uciec. W trakcie wojny domowej Harriet służyła jako szpieg i pielęgniarka w armii. Kiedy wojna się skończyła, zamieniła swój własny dom na schronienie dla chorych i pozbawionych środków. Harriet Tubman zmarła 10 marca 1914 roku w wieku 94 lat.